12 listopada pruszkowska ekipa Żbiki Nordic Walking zorganizowała popularne spacery z kijkami pod hasłem Prosta droga do zdrowia, zbadaj prostatę. Listopad jest miesiącem świadomości raka prostaty, więc chcemy to uświadomić facetom, żeby chodzili na badania. Ja sam nie chodziłem, a po tej imprezie z całą pewnością pójdę. Na starcie spaceru pojawiła się Urszula Łoś, olimpijka w kategorii kolarstwa torowego, która pomogła uczestnikom rozgrzać się przed startem. Jest to dla mnie nowość, bo szczerze mówiąc nigdy nie miałam do czynienia z tymi kijkami. Pierwszy raz trzymam takie kijki w ręku, także jestem ciekawa. Czy uważa Pani, że to może być jakiś też fajny dla Pani element nowej dyscypliny, którą może Pani sobie hobbystycznie uprawiać? Wydaje mi się, że tak. Spacery są bardzo popularną aktywnością fizyczną, a taki dodatek w postaci kij, dlaczego nie? Do poprowadzenia marszu został zaproszony prekursor Nordic Walking w Polsce, Aleksander Wilanowski, którego pasja do tego sportu zrodziła się już w młodości. Byłem studentem fizjoterapii, to aktywność ruchowa, ta aktywność ruchowa i to, co wyciągałem ze studiów, takie kompleksowe dbanie o zdrowie, poskładało mi się w jedną wielką całość. I może to banalnie zabrzmi, ale to było coś jak miłość od pierwszego wejrzenia. Problem w tym, żeby zacząć maszerować z kijami, jest taki, że kije nie dadzą nam od razu odpowiedzi, że robimy to dobrze. I bardzo łatwo oczywiście jest wyjść na spacer z kijkami i z nimi pomaszerować i wbijać je w podłoże tak, jak może się to wydawać. Natomiast nie będziemy mieli takiej odpowiedzi, jak to jest na nartach biegowych, gdzie jak wbijemy kij w podłoże i się odepchniemy źle, to nie pojedziemy. Jak się odepchniemy dobrze, to pojedziemy i to bardzo wyraźnie, z wyraźną prędkością. Dlatego tutaj jest potrzeba tego, żeby temat techniki zgłębić albo poprzez jakieś materiały, albo poprzez może nawet najlepiej kontakt z instruktorem. W wydarzeniu udział wzięło około 80 osób, które mogły wybrać trasę 2- lub 7-kilometrową. Na koniec marszu mogli liczyć na ciepły posiłek oraz coś słodkiego. Żbiki Nordic Walking są bardzo aktywną grupą, do której może dołączyć każdy chętny. Spotkania grupy odbywają się we wtorki o godzinie 19:15 przy barze od Deka w Parku Potulickich.